Specjalnie dla dzieci z przedszkola nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom legenda Czarna Róża. Bardzo dawno temu w niewielkim miasteczku otoczonym trzema rzekami żyli dwaj bracia. Jeden z nich był bogaty, drugi biedny. Bogaty i chytry mieszkał w kamienicy, a biedny w mizernej chatce z dala od rynku nad rzeką Krzną. Miał już 2 razy po 3 lata, a może i więcej, a bogaty brat nie przekroczył progu domostwa biedaka. Nawet o nim zapomniał, bo myślał tylko o swoim bogactwie. Aż to któregoś dnia w miasteczku gruchnęła wiadomość, że pan na zamczysku potrzebuje ogrodnika do pielęgnowania parku. Wieść o tym rozeszła się lotem błyskawicy. Pod zamkiem zebrał się tłum. Wszyscy chcieli otrzymać pracę, gdyż nikomu się nie przelewało. Biedny brat był tak wycieńczony z głodu, że zatrzymał się z boku i potulnie czekał. Nagle z trzaskiem otwarły się wielkie kute w żelazie wrota. Stanął w nich pan w stroju ociekającym złotem. Rozejrzał się wkoło i wskazując rękę na biednego brata powiedział: widzę, żeś ty biedny, skromny i cierpliwy. Zostaniesz u mnie ogrodnikiem. On zaś rzucił mu się do nóg dziękować, ale pan podniósł go, kazał służbie przyodziać, nakarmić i wprowadzić do zamku. Od tej pory życie biedaka i jego rodziny odmieniło się. Kiedy słyszał o tym bogaty brat, aż skręcał się ze złości. Pewnego razu pan wezwał ogrodnika do siebie i mówi: masz tu nasionko, spulchnij ziemię w parku, włóż je do ziemi głęboko, podlej i pilnuj jak oka w głowie. Kiedy wyrośnie roślina, masz o nią dbać jako własne dzieci. W przeciwnym razie miejsca u mnie nie zagrzejesz, a i zarobek stracisz. Biedak wziął w dłonie delikatnie nasionko i poszedł wykonać polecenie pana. Minęło trochę czasu, może jeszcze więcej, gdy w miejscu, gdzie ogrodnik wsadził nasionko, wystrzeliła najpierw wątła, zielona roślinka. Od razu zaczęła szybko rosnąć. W południe słoneczko ogrzewało ją swoimi promyczkami, wieczorami zaś odlewał rzęsisty deszczyk. Z dnia na dzień rozrastała się, pokrywała zielonymi listkami, aż kiedyś o północy przepięknie zakwitła. Widać, dobrze się nią opiekował, bo z niewielkiej roślinki wyrosła na dorodny krzew róży. Dziwili się dworzanie, że była pokryta cudnym, czarnym kwiatem i do tego nie miała kolców. Od razu się wiedziało, że była to niezwykła róża. Do zamku zaczęli zjeżdżać bogaci goście z różnych stron świata. Za wszelką cenę chcieli podziwiać cud natury, czarną różę bez kolców. Do parku przychodzili także mieszkańcy małego miasteczka. Ogrodnik miał pełne ręce roboty. Oprowadzał, odpowiadał na pytania, pokazywał wyhodowaną różę. Nawet bogaty brat z zazdrością spoglądał teraz na biedaka. Pewnego dnia, kiedy róża już wszystkim spowszedniała i zaczęła więdnąć, zmęczony ogrodnik usiadł obok niej. Patrzy i własnym oczom nie wierzy. Oto z czarnej róży wychyla się srebrny żuk i mówi ludzkim głosem: za to, że tak dbałeś o czarną różę, spełnię twoje jedno życzenie. Biedny brat rozejrzał się wokoło, czy ktoś tego nie słyszał. Pochylił się nad żukiem i odparł: zgoda. Wtedy srebrny żuk powiada: chwyć mnie, ukryj głęboko w kieszeni, a od tej pory będziesz miał w życiu szczęście. Następnego dnia ogrodnik podziękował panu za pracę i wrócił z żukiem do swojej kochanej chatki nad Krzną. I stało się tak, jak powiedział żuk. Biedak otrzymał pracę w pobliskim lesie, a rodzinie nie zagrażał już głód. Dzieci odzyskały radość życia,
Żona miała teraz ręce pełne roboty. Trzeba było bowiem karmić prosięta, doić krowy i doglądać całego gospodarstwa. Minęło trochę lat, a biedny brat stał się gospodarzem całą gębą. Wieczorami siadał przed chałupą i zaglądał do skrzyni, w której trzymał srebrnego żuka. Lecz pewnego dnia żuk znikł ze skrzyni, a na jego miejscu pozostała zasuszona czarna róża. Wtedy cała rodzina pojęła, komu zawdzięcza szczęście. Pracę i czarnej róży, która zakwitła dzięki wysiłkowi w pocie czoła. Nawet bogaty brat, bardzo markotny, rad nierad musiał zrozumieć, że pracą ludzie się bogacą, a chytrość nie zdaje się na nic. Od tego czasu bracia żyli ze sobą w zgodzie. Dziękuję. Zachęcam do czytania.